Dobry wieczór. Z tej strony Sławomir Grochowina. Jestem dzisiaj Państwa gościem i chcę przedstawić podstawowe informacje o biznesie opartym o zasadzie partnerskiego takiego sklepu internetowego. Co to znaczy partnerski? Wszystko gotowe jest pod klucz. Ty jedynie co musisz zrobić, to sobie odpowiedzieć na pytania, czy ma to sens, czy jesteś otwarty na to, żeby bliżej się temu przyjrzeć. I czy będzie tobie po drodze taki sklep prowadzić? Jeżeli tak, są możliwości, przyjrzyj się temu, zastanów, czy ciebie to interesuje. Zrobię współdzielenie ekranu, bo wiadomo, najprościej, żeby pokazać cokolwiek, to jest w myśl zasady, jeden obraz zastępuje 1000 słów. Biznes online, twój sklep. Dlaczego akurat o tym rozmawiamy? Odpowiedz sobie na podstawowe pytania. Czy internet ma przyszłość? Czy zakupy przez internet mają przyszłość? Jak wygląda kwadrant przepływu pieniędzy? Co to takiego jest? Dlaczego to wszystko pokazujemy i dlaczego to może być istotne z Twojego punktu widzenia? Otóż 80% ludzi pracuje na 20% pieniędzy, a to oznacza, że 20% ludzi ma 80% wszystkich pieniędzy na świecie. Tutaj to są przemyślenia Roberta Kiyosakiego, którego jestem bardzo dużym zwolennikiem, miłośnikiem jego przemyśleń. Bardzo się z tym utożsamiam i na bazie jego przemyśleń właśnie pokazuję tobie, jak można stworzyć sobie dodatkowe źródło dochodu, taki plan B. Kwadrant przepływu pieniędzy jest podzielony na cztery elementy. Stąd jest właśnie kwadrant. Po lewej stronie masz etat oraz samozatrudnienie, czyli ty fizycznie pracujesz na swoje efekty finansowe. Po prawej stronie jest biznes oraz inwestycje, czyli tutaj są narzędzia takie jak dźwignia czasu i dźwignia finansowa, które za ciebie wykonują określone czynności, aby powiększyć twój dochód. Dlaczego o tym mowa? Zwróć uwagę, my na etacie pracujemy 40 godzin tygodniowo, na ogół przez 40 lat, aby przyjść na emeryturę. Różnie z tym jest, ale na ogół na 40% wynagrodzenia. Czasami się podaje, że i 20% wynagrodzenia, bo odchodzą jakieś premie, jakieś tam wynagrodzenia dodatkowe, jakieś wczasy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tym wszystkim, jeżeli my pracujemy na etacie, wykonujemy tą pracę zgodnie z naszym zakresem obowiązków, czyli to, co podpisujesz, przyjmując warunki pracy. I oczywiście, etat masz tak, że masz, załóżmy, nie wiem, 6, 14, 14, 22, 16, 24. Zależy, jak ci pracodawca ułoży grafik, tak jesteś do jego dyspozycji, wykonujesz określone przez niego czynności. Jeżeli wychodzisz z założenia, że na etacie tobie nie starcza, zaczynasz również po godzinach wykonywać jakieś dodatkowe czynności na samozatrudnieniu. Część z nas ma tak, że podejmuje od razu samozatrudnienie, otwierając jakiś salon kosmetyczny, fryzjerski, salon samochodowy czy warsztat samochodowy, świadczenie usług typu elektryk czy malarz. W dalszym ciągu wykonujesz konkretną pracę, za którą masz płacone. Czy to jest złe? No nie, to jest bardzo dobre, bo masz określony zakres obowiązków i wynagrodzenie. Pracodawca cię wyżywi w momencie, kiedy ty jesteś na własnej działalności. Ile wypracujesz, tyle zarobisz. Problem zaczyna się w momencie, kiedy no niestety zachorujesz, czy chcesz jechać na urlop, masz zakład zamknięty. W związku z powyższym ten zakład nie przynosi tobie dochodu, a więc musisz wcześniej nadrobić godzinami i po powrocie również nadrobić brakujący czas, który w tym momencie poświęcałaś na odpoczynek lub chorobę. Ale też może być tak, że na przykład przyjdą jakieś kolejne obostrzenia i niestety będzie zakład zamknięty. Po prawej stronie tego kwadrantu właśnie masz biznes, który korzysta z dźwigni czasu, dźwigni osobowej, oraz inwestycje, które korzystają z dźwigni finansowej. Pytanie, czy jesteś otwarta, czy jesteś otwarty, aby przyjrzeć się, jak ty, będąc na etacie, będąc jako samozatrudniony, możesz uruchomić sobie dodatkowe źródło dochodu pod tytułem biznes, inwestycje, które będą korzystać z rozwiązań dźwigni czasu, dźwigni osobowej, dźwigni finansowej. Co to znaczy dla ciebie? Następuje taki przełom już w świecie internetu, gdzie wszyscy mamy dostęp powszechny do wiedzy, do informacji. To wszystko jest na wyciągnięciu ręki, wystarczy wygooglować i masz. Natomiast powstaje już
jakość obsługi klienta, z tego względu, że każdy ma już przesyt właśnie wiedzy, która bardzo często jest nie, naprawdę tak, jakby to delikatnie powiedzieć, mocno zrobioną teorią na potrzeby chwili, a nie ma ona nic wspólnego ze stanem faktycznym. I teraz w momencie, kiedy ty podejmujesz decyzję, że chcesz pogłębić wiedzę, szukasz w kilku źródłach. Na dzień dzisiejszy masz dostęp już do pełnej właśnie profesjonalnej wiedzy z pełnym zakresem obsługi. To wszystko już się nazywa erą prosumpcji, czyli ty jesteś swoim najlepszym klientem we własnym sklepie, który wszystko za ciebie ma zorganizowane, podane, bo akurat firma macierzysta, twój strategiczny partner bierze na siebie całą logistykę, wszystkie informacje potrzebne do tego, jak ten biznes prowadzić, jakie są potrzebne produkty i co o tych produktach można powiedzieć. To wszystko masz już podane na tacy. I teraz, czy zakupy przez internet mają przyszłość? Popatrzmy tylko na statystyki. W Polsce 65,5% osób korzysta z mediów społecznościowych. 32 miliony Polaków ma dostęp do internetu. 96,6% osób w Polsce korzysta z internetu poprzez telefon. Przyjrzyjmy się, ma telefon cały czas przy sobie, czyli to jest miejsce, gdzie jest czas, aby zrobić jakąś na przykład reklamę, przekazać informacje, bo 96,6% Polaków tylko i wyłącznie internet ma przy sobie 24 godziny na dobę. Jest w pracy, jedzie gdzieś, nie wiem, autobusem, pociągiem, stoi w kolejce do sklepu. On ma telefon przy sobie, czyli również szuka informacji. Jeżeli popatrzymy na te statystyki, ile godzin się przeznacza na internet, możecie być zaskoczeni. Mówię tutaj o pracy zawodowej. I teraz tym wszystkim, jeżeli ja przekazuję jakąkolwiek informację i ta informacja krąży, to jest większe prawdopodobieństwo, że te 96,6% Polaków korzystających z internetu poprzez telefon zauważy moją reklamę. To jest taki osobisty komputer, który jest okienkiem na świat. Media społecznościowe stały się nową gorączką złota i obojętnie, czy się z tym zgadzasz, czy nie, to już jest fakt. Jak wygląda to znowu w statystykach, jakie są wzrosty? W ciągu jednego tylko roku zwiększyła się aktywność mediów społecznościowych o 10,5%. Zobacz, ile osób dołączyło do sieci i przyniosło biznes w wirtualność z chwilą na przykład wprowadzenia obostrzeń. Ci, którzy uważali, że to jest niepotrzebne, bo ich branży to nie dotyka, bardzo dużo z nich niestety, ale nie przetrwało tego kryzysu i zbankrutowało. Ci, co się wcześniej przygotowali, poradzili sobie bardzo dobrze, zanotowali rekordowe zyski. I teraz przyjrzyj się na naszą ofertę. Proponujemy tobie produkty codziennego użytku, pasta do zębów, szampon. Czy to są produkty, z których korzystasz? Czy znasz osoby, które z tych produktów korzystają? Czy to są produkty, które będą tobie towarzyszyć być może do ostatnich twoich dni? Pytanie, czy naprawdę zdarza się tobie kupować takie produkty jak szampon, pastę do zębów, krem, dezodorant, jakiś płyn micelarny? Być może kupujesz jakiś magnes, tankujesz samochód, przy okazji idziesz płacić za paliwo, patrzysz, o wow, jakiś magnes rozpuszczalny, biorę go. Pozostawiam bez komentarza, czy on jest akurat zdrowy, czy nie, czy jest dobry dla twojego organizmu, czy nie, bo to jest inna opowieść, ale kupujesz też takie rzeczy. Możesz kupować w swoim sklepie i zarabiać na poleceniu tego sklepu. Sklep już jest gotowy, tylko podpinasz się ze swoim telefonem czy komputerem pod gotowe rozwiązania i możesz zacząć zarabiać. Czego potrzebujesz? Internetu, który i tak już masz, oraz chęci. Czym się różni teraz zwykły sklep od własnego? Ano różnica polega na tym, że w sklepie zawsze zapłacisz 100% ceny, a w swoim masz już na dzień dobry od samego początku, w naszym przypadku 25% zniżki. Ale co więcej, tą zniżkę możesz o kolejne 70% jeszcze obniżyć. Czyli możesz mieć dodatkowe 70% od ceny klubowej jeszcze rabatów na te właśnie produkty. To tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Kolejnym krokiem jest wariant zarabiania na prowadzeniu partnerskiego sklepu. Ten wariant jest najczęściej wybierany i jest traktowany jako dodatkowe źródło dochodu, tak zwany plan B. Pytanie następuje później inne. Skoro to zaczyna działać i przynosić jakieś 500-700 zł dodatkowego dochodu, to co zrobić, żeby to przynosiło wielokrotność tej kwoty? Skoro matematyka zadziałała, system zadziałał i zaczyna generować 500-700 zł, dlaczego nie może to być 5-7 tysięcy zł? I tak dalej, i tak dalej. Jak zacząć zarabiać? Skoro uważasz, że internet to przyszłość, zakupy przez internet to przyszłość, produkty codziennego użytku to konieczność,
to dlaczego na tym nie zarabiać? Produkty i tak już kupujesz, twoi znajomi takie produkty też kupują, internet i tak już opłacasz, bo bez tego nie funkcjonujesz. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, dlaczego na tym nie zarabiać? Dlaczego nie ty? Dlaczego nie teraz? Co to jest takiego partnerski sklep internetowy, który tobie proponujemy? Masz gotowe pod klucz wszystkie rozwiązania, cały pomysł, biznes, całą logistykę zapewnia firmę, domenę, serwer firma zapewnia, rozliczenia księgowe prowadzi firma. Co to oznacza? Polecając taki produkt, sklep, osoba, która z twojego reflinku zrobi zamówienie, system nalicza stosowne procenty od obrotu i przesyła tobie środki. Tutaj masz warianty różne na rozliczenie. Jednym z nich jest akurat faktura, inne jest rozliczenie się z PIT-em bezpośrednio, inne to są na przykład większe rabaty na produkty. Tu masz ileś wariantów, wybierasz sobie najbardziej dogodny dla siebie. Ale zatowarowanie i utrzymanie na przykład informacji o produktach to firma bierze na siebie. Ty nie musisz dorabiać teorii, zastanawiać się, znać się na tym, jaki jest skład, co on oznacza, bo to wszystko firma zamieszcza już za ciebie. Wprowadzanie nowych produktów zapewnia firma. Badania, formalności, atesty, certyfikaty są po stronie firmy. Pytanie, czy wiesz, jakie w ogóle trzeba spełnić formalności, jakie badania muszą przejść produkty, żeby ujrzały światło dzienne i były wystawione na sklep? Taki sklep internetowy profesjonalny to jest nawet kilkaset tysięcy złotych. Czy ty musisz w tym momencie wykładać pieniądze na to? Nie, ty się możesz po prostu pod to podpiąć i zarabiać na tym. Masz również konsultacje po stronie firmy, cały system wsparcia, edukacji. Tu masz webinary, masz wykłady eksperckie, szkolenia, masz warsztaty. Wszystko w ramach współpracy, masz to zapewnione. Więc czym ryzykujesz? Odpowiedz sobie na to pytanie. Krótko i na temat, czym ryzykujesz? Że kupisz co dobrej jakości pastę do zębów, na przykład wybielającą na węglu aktywnym, że kupisz sobie jakiś szampon przeciwłupieżowy, że kupisz, nie wiem, dezodorant bez aluminium, że kupisz jakiś bardzo dobrej jakości krem liposomalny na bazie CBD, płyn micelarny, nie wiem, jakiś program detoksu, slim, model, jakieś konkretne produkty, które i tak, po które sięgasz. Dlaczego my proponujemy akurat produkty codziennego użytku, tak zwane szybko rotujące, które są niezbędne do życia? Zwróć uwagę, nie dość, że one są zużywane. Nie wiem jak ty, na przykład mi się nie zdarzyło jeszcze kupić takiej pasty do zębów, gdzie wyciskając ją na szczoteczkę mi w tubce przybywa. Na ogół jakoś ubywa za każdym razem, w związku z powyższym ponownie muszę kupić nową, kiedy mi się skończy. Z szamponem tak samo. Mało tego, z kremem, który używam jako balsam po goleniu, jest dokładnie tak samo. On się któregoś dnia kończy, muszę kupić nowy. Produkty codziennego użytku, tak zwane niezużywalne, niezbędne, czyli które są nisko rotujące i też z nich korzystasz na co dzień. To jest na przykład łóżko, kołdra, pralka, czajnik, lodówka, komputer, telefon. One są koniecznością, ale są nisko rotujące. Jak często je kupujesz? Jak często kupujesz pastę do zębów czy szampon, jakiś krem? Jak często zmieniasz lodówkę? Kolejnym elementem w tym wszystkim przemyśleniach są produkty codziennego użytku opcjonalne, sugerowane. Czyli to są jakieś ekskluzywne kosmetyki, jakieś zabiegi kosmetyczne, masaż, fitness, siłownia, basen. I owszem, i one są ważne i my zawsze je sugerujemy, bo one są koniecznością, ale w momencie, kiedy brakuje tobie niestety do pierwszego, bo zarabiasz pieniądze z frędzlami i trudno ci połączyć początek z końcem miesiąca, nie wiesz, jak to związać, to w tym momencie co zrobisz? W pierwszej kolejności wykreślisz właśnie takie rzeczy ze swojej listy. A wykreślisz co? Pastę do zębów czy dezodorant? No myślę, że nie. I masz też produkty codziennego użytku opcjonalne, tak jak samochód, czasy, wycieczki, sauna. Znowuż, brakuje ci pieniędzy, no to też patrzysz, co musisz ciąć. Szybciej zrezygnuję z wycieczki jakichś czasów czy jakiegoś fajnego weekendu na rzecz tego, żeby popłacić rachunki. Nie zmienia to faktu, że podejrzewam, że dezodorant, szampon czy pastę do zębów kupisz. Produkty szybko rotujące, zużywalne, to popatrzmy na to w ten sposób. To jest biznes na tym, co i tak już kupujesz. Czy masz możliwość otworzyć salon samochodowy? Czy prowadząc salon kosmetyczny masz pewność, że podatki lub kolejne obostrzenia nie spowodują zamknięcia twojego biznesu? Proponujemy współpracę z polską firmą, spółką akcyjną w oparciu o partnerski sklep internetowy, którego asortyment to produkty szybko zużywalne, które i tak ty już masz w domu. Produkty, na które będzie zawsze zapotrzebowanie. Odpowiedz sobie naprawdę,
Jak długo jeszcze będziesz korzystać z szamponu, pasty do zębów, kremu, płynu micelarnego? Czy znasz osoby, które chcą zgubić parę kilogramów? Być może masz znajomości takie, że są osoby, które potrzebują jakichś innych produktów. Może chcą zrobić profesjonalny detoks, przygotować sobie organizm, czy mają problem na przykład z bólami stawów, kręgosłupa. Tutaj mamy produkty kolagenowe z glukozaminą, chondroityną, kwasem hialuronowym. Mamy specjalne produkty kolagenowe, liposomalne w dodatku. I tak dalej, i tak dalej. Tych produktów jest kilkadziesiąt, tam każdy sobie coś znajdzie dla siebie. I teraz pytanie takie zasadnicze. Jeżeli nam popatrzeć na to jako na dodatkowy dochód, to konkretnie ile? Jaki dodatkowy dochód byłby tobie potrzebny, by móc funkcjonować na swoich warunkach? Czy dodatkowa kwota, nie wiem, 500-700 zł pozwoli ci przetrwać do pierwszego? Czy dodatkowa kwota na poziomie 2-3 tysięcy złotych pozwoliłaby pospłacać zobowiązania i móc spędzić urlop jak się chce? Czy dochód na poziomie 70 tysięcy złotych miesięcznie byłby na tyle interesujący, by przyjrzeć się na poważnie naszemu biznesowi i wraz z nami na poważnie się zaangażować w swoją przyszłość? Tutaj co więcej, to możesz mieć nawet samochód na koszt firmy. Zapraszając 3-4 osoby do biznesu, możesz z tą firmą osiągnąć wszystko. Dlaczego? Bo nasza oferta jest czysto prosumencka, bez elementu sprzedaży produktów i bez latania z katalogiem. Oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która lubi kontakt z ludźmi, lubi zajmować się sprzedażą bezpośrednią, to tutaj masz dodatkowo 30% zarobek na tej sprzedaży bezpośredniej. To jest również taka możliwość. Ty możesz taki wariant wybrać. Ty decydujesz, w jaki sposób chcesz ten biznes prowadzić. Tutaj zauważ, że zakup na użytek własny, o ile uznasz, że masz taką potrzebę, to i również promowanie sklepu, wskutek czego zaczynasz zarabiać procentowy udział z rynku, jaki tworzysz wraz z tymi trzema, czterema osobami, które powielą twój system. Zapraszając 3-4 osoby do biznesu, jesteś w stanie osiągnąć to wszystko. Tu masz brak comiesięcznych zakupów w oparciu o tak zwany autoship. To nie są firmy, gdzie podpisujesz cyrograf i co miesiąc kupisz, nie kupisz. System zdejmuje ci środki z karty kredytowej i wysyła towar. Sam decydujesz, gdzie i kiedy. To jest twój, pamiętaj, tylko i wyłącznie sklep. No i pytanie otwarte. Czy widzisz coś tutaj dla siebie? Pracujemy jako zespół na sukces zespołu. Możesz być częścią zespołu ludzi nastawionych na coś więcej i wraz z nami iść po wszystko. Jeżeli nie wiesz, czy to jest dla ciebie, bo nie rozumiesz niektórych rzeczy, zapytaj osobę, która zaprosiła ciebie na to spotkanie. Ta osoba ci przedstawi szczegóły. Możesz również skontaktować się ze mną. Jeżeli ciebie ktoś konkretnie zaprosił, powołaj się nazwisko tej osoby, która ciebie zaprosiła na to spotkanie i wszystko ci też wytłumaczę. Dziękuję tobie za poświęcony czas. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.